Wąziutko! Ale obstawiam, że kamery nie oddadzą tego, jak tu jest wąsko, popatrz. Ta ci powiem, że odda. Patrz. Ta ci odda kamera. Tak? No. Ja sobie, no... Powiem ci, że masz zapasu z dwóch stron tak po jakieś 20 cm. No. Ale gdzie nie gdzie jest wężej. No. Na przykład tam z przodu, gdzie jest taśma. O, jedziemy. I to oto drzewo jest właśnie wąsko. Ale fajnie widać na kamerce. Zobaczymy, czy to będzie widać dobrze na tym. Mały błąd może zakończyć się... zawinięciem na drzewie. Tak. No nie wiadomo na którym, bo możesz znaleźć chyba ze 3-4 drzewa po drodze. Zawiniesz się na tym, a potem skończysz na tamtym i na tamtym. A i Piotrek wymyślił trasę. To będzie dopiero szkolenie. No, to będzie. Porobimy tu hopki. Gorzej się ktoś krzywo wbije. Żeby lecieć, wiesz, tak daleko, nie? Dobra. Pokazujemy dalej sekcje, jakie są, no, nie? No, lecimy dalej, no. Sorki, ale trochę mi się ręce trzęsą. Prosta, zarąbista, lecz jak tu się wydrze kolejna, oj, to będzie słono kosztować. Few moments later. Co ten Piotrek tam zrobił? Poleciałby, tylko mógłby się na czymś zatrzymać, na czym byście nie chcieli. Na drzewach. Dobra, chodźmy tam na dół i tam jest zajebista fajna sekcja, gdzie do góry można dupą pozarzucać trochę. No to lecimy. To lecimy, młodziutki, z buta. No to co? Co powiesz ciekawego? Widzą. No, powiem tak, że jestem zaskoczony co do tego toru, bo myślałem, że będzie gorzej to wyglądać, ale okazało się, że jest pyte. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest trochę wąsko, ale w sumie o to chodzi. No, bo tam dalej będzie sekcja taka bardziej luźniejsza. Dopóki nie wypierdzielisz, na razie jest ok. No właśnie, tam już miałem przypadek taki, że tam jest kolejna i przednie koło mi wyleciało, tylne mi cały czas ciągało i była walka z drzewami i z motorem. No, ale udało się.
Jeździmy niedługo, a już ślady są konkretne dosyć. Tak mi się wydaje. Nie dziwię się, jak tak wchodzisz w łuki. No. Ale fajne, łuki się robią fajne, to że trasa prowadzi w dół, my trochę do góry, trochę na dół. A ile to jest? To jest gdzieś taka większa połowa dopiero, nie? Mniejsza. Mniejsza połowa? A nawet. Aha, bo tam jeszcze kawałek, oj, kawałek w dół. Piąta tam do tyłu. Ojej. No ale to zobaczymy, już... no możemy zrobić trochę mniejsze kółko. I sobie do katowania, nie? A no. Jakby się chciało, to można robić dalej, nie? Tam w sumie fajnie, bo w tamtym razie jakbyśmy się wbili, to tam można hopki porobić jakieś. Tam już widziałem drzewa takie duże powalone, grube, to przez nie też można... Sekcja enduro. No, dokładnie. Chociaż tutaj wszystko to prawie enduro. No. Zwykłym crossem tu nie wjechał gdzieniegdzie. No, kierownicą by się mógł. Nie zmieściłby się kierownicą. I już jest zaleta pitbajka. No, dokładnie. I jak crossami nie będą nam tu jeździć przynajmniej. To jest zaleta! No. No co mogę wam powiedzieć więcej? Nie powiem wam nic. Wbijajcie na kanał Pitbike Ridera, jak chcecie coś więcej. Zapraszam. No. Zapraszam bardzo. Tak, tu link. O nie, tu będzie na moim palcu latał. Zobaczcie, będzie Rafał. Nie wiem, czy mi się uda. A jak nie, no to opisam. Albo... No dobra, ja uciekam. Niestety wpadłem lącinem, ale przyczepność opony tyle mi nie pozwala. No i przeważnie to mogę powiedzieć, no nie przyczepność opony, a moc lącina, no za duża moc, za słaba opona, no i nie ujadę, no. Nie ma co się oszukiwać tak naprawdę. Dopiero jak będzie turbo, to ja tu ci zryję, nie? No. Będzie gwizdać, wszystkie dziki pouciekają. Jak będzie turbo, to będziemy drzewa wycinać lącinem. Dobra, to tyle, na razie, do następnego, trzymajcie się, hej!